Symbolem nadchodzącej niedzieli będą te czerwone serduszka, serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od ponad 30 lat sztaby w całej Polsce grają razem z orkiestrą. W tym roku jeden z nich będzie także w Gminie Dugołęka. Od wielu lat jest Wielka Orkiestra w Gminie Dugołęka i w tym roku to również jesteśmy. W tym roku jest to przy Urzędzie Gminy, ale dalej jest też tak, że jest to w szkole w Kiełczowie, w Siercu, więc nic się nie zmienia. Cały czas jesteśmy z Wielką Orkiestrą i tak to ma pozostać do końca świata i jeden dzień dłużej. Kilka dni przed finałem 31 wolontariuszy gminnego sztabu odebrało puszki i identyfikatory. Jedną z nich była 9-letnia Nina, która w tym roku po raz drugi będzie grała z WOŚP-em, bo... Bo chcę pomóc. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że Nina jest zaangażowana, ponieważ to była od początku jej inicjatywa. Zobaczyła w telewizji, stwierdziła, a co trzeba zrobić, żeby wziąć w tym udział jako wolontariusz, więc jestem bardzo zadowolony, że się angażuję od najmłodszych lat. Na WOŚP-u zbieram pierwszy raz, co roku zawsze coś się rzuciło do tej puszki, ale pierwszy raz postanowiłem zostać wolontariuszem i praktycznie zacząć zbierać, a nie tylko dawać. Pewnego dnia obudziłem się, pomyślałem, będę zbierać. Są młodzi ludzie i są ludzie, którzy chcą pomagać innym, więc to jest najważniejsze. Kwota, jaką się nam uda zebrać, to będzie każda dobrą kwotą. Chodzi o to, żeby być z Jurkiem Owsiakiem w tym pięknym dniu dla nas wszystkich Polaków. Samo zbieranie do puszek to tylko część Wielkiej Orkiestry. Ważną cegiełką od lat są licytacje. Szanowni Państwo, mamy tutaj złote serduszko o numerze 079. To złote serduszko od godziny 14 do godziny 20 będzie licytowane, złote serduszko, będzie licytowane na specjalnie utworzonej nowej infolinii. Zachęcam do licytacji złotego serduszka, które jest tutaj dzisiaj z nami i w niedzielę będzie licytowane. Powiedz, jaki masz plan na niedzielę? No, będę zbierać, tak, w okolicach galerii handlowych, przede wszystkim właśnie w Galerii Dominikańskiej. No i mam nadzieję, że zbiorę jak najwięcej. Przede wszystkim dobrze się bawić, to jest chyba najważniejsze, dużo uśmiechu, no i wspomóc orkiestrę możliwie jak najbardziej. Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do gminy Dugołęka na wielki finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do Dugołęki od 18 do 20, o 20 będzie światełko do nieba. To jest niespodzianka, jakie to będzie światełko, na pewno nie będą to fajerwerki, ale będzie to światełko, które da też fajne poczucie tego, że znaleźliśmy się tutaj i świętowaliśmy ten piękny dzień. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.